Rzeczy. Nie. Tak brzmią motorówki w akcji. Już w ten weekend kolejne motorowodne Mistrzostwa Europy na jeziorze w Myślibożu. Polskę będzie reprezentował, słuchajcie, m.in. Marcin Zieliński ze Szczecina, jeszcze wicemistrz Europy, który jest z nami o poranku. Cześć, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj. Możecie zobaczyć na Radiu Szczecin, że przyszedł w kompletnym stroju motorowodniaka. Dokładnie, ale motorówki nie wziął ze sobą, nie wiem czemu w ogóle. Gdzie masz motorówkę? No przez drzwi, by nie przeszło, zostawiłem ją. Na korytarzu. Tak jest. Dokładnie, tak myślałam. Zaparkowałeś przed radiem. To jest normalnie kombinezon, tak? Nie, to jest nienormalny kombinezon. Czy nienormalny? Nieprzemakalny? Jak to jest? Opowiadaj wszystko. Niepalny. Muszę być zabezpieczony przed oknem. Przed ogniem. Niestety przemakalny jest. Nieraz wychodzę z łodzi mokry. Ale to także jest dlatego, że przecieka, czy dlatego, że tak chlapie przy tej prędkości? To jest woda spod innych łodzi. No. Wypadająca woda spod śruby napędowej leci naprawdę z wielką prędkością i jest w stanie nawet przejść przez obudowę kokpitu. A z jaką prędkością taka motorówka w ogóle leci? No w tej chwili klasa, w której się ścigam, już dochodzą prędkości nawet do 200 km na godzinę. Formuła 1 normalnie. Mhm. A prawo jazdy w ogóle masz? Na zwykłe samochody? Tak. Masz. I samochodem to jeździsz zgodnie z przepisami? Spokojnie jeździsz. Tak. Oczywiście. No tak. Chyba, że jest kałuża na jezdni, wtedy się rozbędza. No ale wyobrażasz sobie na torze wodnym ograniczenie prędkości? No, są ograniczenia prędkości na torach wodnych. Niestety są zakazy falowania i są miejsca, w których trzeba zwalniać na wodzie również. No straszne. A powiedz, a jak taka motorówka jest głośna? My słyszymy w tyle ciągle te motorówki. Jak ona? Ile decybeli? No musimy zachować normy głośności, maksymalnie 95 decybeli określone w regulaminie. Czyli też podobnie jak, nie wiem, w sportach motorowych typu żużel musicie mieć jakieś tłumiki? Tak jest. Są wygłuszenia w tych rurach wydechowych, nie mogą być, że tak powiem, puste, takie tak zwane wydmuszki. Ale ten dźwięk to dla ciebie muzyka, prawda? Tak. No przed momentem, słuchajcie, co zrobił, jak usłyszał dźwięk, mówi: o, to 500-ka! Fachowiec! Po ucho, na ucho od razu. Tak. Proszę bardzo. A powiedz, a jak taką motorówkę w ogóle się prowadzi? Opowiadaj, jak to jest? To wsiadasz i co? Gdzie ona ma jakieś tak porównując z samochodem wsiadasz, właśnie, bo tak będzie. Wsuwasz, bo to jest zagadka znaczy, dla mnie. W ubiegłym roku startowałem w łodzi, w której leżało się głową do przodu. Wszystkie kończyny, że tak powiem, coś robiły, bo w lewej ręce znajduje się manetka gazu, w prawej kierownica. Lewa noga odpowiada za ustawienie wysokości silnika, prawa znowu za regulację wydechu, tak więc no... Czyli też mniej więcej taka pozycja. A w zębach hamulec. Tak jest. Bomba. No w tej chwili startujesz w łodzi siedzącej. No tak jak mówię, pozycja siedząca, jestem zapięty w pasy, regulacja kąta silnika już odbywa się hydraulicznie. Masz katapultę? No nie. A w środku w ogóle widać coś? Bo przecież tam pełno wody. Widoczność jest ograniczona na tyle, że no w zasadzie promień widoczności jest 180 stopni. Resztę, co, że tak powiem, jest za mną, albo przekazuje mi mój radioman z brzegu, albo mogę to zaobserwować w malutkich lusterkach. Czyli radio rządzi jednak. Też w motorówkach. Proszę tak bardzo. Jest, tak. W domu, w pracy, w samochodzie, w motorówce. Radio Szczecin. A powiedz, a jak duże szanse mamy na tych mistrzostwach? Bo w zeszłym roku byłeś drugi, a w tym roku... No jak? Krótko mówiąc, wygrasz czy nie? Nie sądzę, muszę być szczery, nie sądzę. Dopiero uczę się tej nowej kategorii. No nie można tego porównać jak przejście z samochodu do samochodu, no że niczym się to w zasadzie nie różni poza powiedzmy osiągami auta. Tutaj no zmiana pozycji, zupełnie inna obsługa tej łodzi. No trzeba mieć respekt do maszyny. Ale jest szansa na pudło czy na pierwszą dziesiątkę? Moim celem, powiedzmy, jest pierwsza szóstka na te zawody. No, już będę naprawdę bardzo, bardzo usatysfakcjonowany, jeżeli znajdę się... Ale to nie jest szczyt marzeń. No oczywiście, że nie, ale wszystko jeszcze przede mną. A to Myśliborskie Jezioro jest jakieś trudne? To jakoś tak to można powiedzieć? Tak to się jakoś tak mierzy? No właśnie. Jak to jest? Znaczy, trasa jest krótka. I szybka. No szybka jest zawsze. Co prawda jest krótka, jest to trasa po trójkącie. No, porównując ją do innych tras w Europie czy na świecie, dystans, który tutaj musimy pokonać, jest bardzo krótki. Jedno okrążenie trwa przykładowo w klasie 500 około 30 sekund. Pół minuty? Tak. W ten sposób. I robisz trzy nawroty. Trzy nawroty, tak jest. Będzie za to ja się zamienię teraz w takiego motorowodniaka, bo mam... się zamienisz, jak założysz kask, to się zamienisz w motorowodniaka. Proszę, nie będziesz bardzo czerwonym przedstawicielem rebeliantów z Gwiezdnych Wojen. Dokładnie tak. Ale tu ciasno, matko jedyna. No to dobra, dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki za wszystkich. Ale słabo cię słuchać, dykcja ci siadła. Ten weekend w Myśliborzu, trzymajcie kciuki. My też będziemy do przodu, teraz w Radiu Szczecin. News and News.